Budzę się dziś rano i czuję, że muszę pisać o tym, co się wkoło dzieje i co na ulicach widać. Gryp wrzuca filmy i promuje sobą panie. Dumny z tego, że jest inny, ryje dzieciaką panie. Na ulicę znów wychodzą polskie sceny szczury. Chodzi mi tutaj o kot, co jest porem agentury, potomków komuny, jebanych sługów masonów, którzy wyjdą sprzedać Polskę za kilka drobnych żetonów. Z Polesku zrobili zamach i trzymali w rękach media. Dzięki ich manipulacji każdy myśli, że to brednia. Wiele osób usunęli za to, że bronili prawdy. Zmusili do samobójstwa, ale to wątek nieważny, bo ważniejsze są pedały, które mają prawo kochać, i Unia Europejska, która chce nas wysterować, żeby naród kontrolować w imię maserskich idei i eliminować oposów przez siebie po kolei. Jest niedziela, więc założę moherowy beret i jak co niedzielę pójdę modlić się w kościele. Taką mi przypieli metkę, chociaż nic o mnie nie wiedzą. Jestem zdrowo, wierzę w Boga i nie gonię tu za mięso. Bo to z duchą mnie powiedzą, że jestem głupim faszystą, bo jestem po prawej stronie i nie gadam z komunistą. Nagadali w mediach głupot i sterują tłumem ludzi. Ich najlepszą sztuką jest prowadzić stan iluzji. Ja po dziadku mam ordery, w tym Virtuti Militari. Jestem wobec Polski szczery, nie jak ci, co ją sprzedali i dostali za to premię, dostali za to ochronę. Wszystko wygląda pięknie tylko przed telewizorem. Dla nich jestem moherem, bo Bóg jest moim filarem. Dzięki niemu wiary pojem, wszystkie teksty napisałem. Chcą nas prowokować, byśmy zaczęli wariować, żeby potem nam powiedzieć, że nas trzeba kontrolować. Bo agresja młodych ludzi to powszechna patologia. Bezradność rodzi agresję i tak powstaje wojna. Oni chcą ją wywołać, im właśnie na tym zależy, żeby pozabijać, pozamykać najlepszych żołnierzy. Bo nie chcemy być posłuszni chorej mafii w garniturach. Pragną władzą nas poróżnić, żeby duch jedności umarł. Bo Polacy jako naród nie jest łatwy do zniszczenia. Śmierć wyklętych to testament dla naszego pokolenia. To jest chory układ, nie damy się zniewolić. Politykę europejska chce prawa do kontroli. Chcą nas kłócić i odebrać wiarę Boga. Bo łatwiej jest wygrać wojnę, gdy skłócisz oddziały wroga. To jest chory układ, nie damy się zniewolić. Politykę europejska chce prawa do kontroli. Chcą nas kłócić i odebrać wiarę Boga. Bo łatwiej jest wygrać wojnę, gdy skłócisz oddziały wroga. Rozbity wewnętrzny naród, znów szuka liderów paru. Oni to wykorzystają w swych dążeniach do podziału i podstawią swoich ludzi, mówiąc, że są nowocześni. Wtedy ludzie im ufają, bo nie wytrzymują presji mediów i nacisków ze stąd tych jebanych gazet. Artykułów opłacanych, które pisze jakiś bazen. To nie tylko ostre słowa, to jest zwykła, prosta prawda. Przesterują naszym mózgiem tutaj przez przykaz odprawca. Sprawa jadna, z której robi się teorie spiskowe. Ja tak samo, tak jak oni, potrafię bawić się słowem. To co powiem, to ty chłoniesz, to co napiszą my dłonie. Jednak jest jedna różnica, ja piszę prawdę. Nie tworzę alternatywnej, głupiej rzeczywistości, żeby robić z mózgu kibel w imię pozornej wolności. Opisuję to, co widzę, to co kuję prosto w serce. I nie jestem miasto widzę, nie jestem jak ty Boga dzieckiem. To jest chory układ, nie damy się zniewolić. Politykę europejską chce prawa do kontroli. Chcą nas kłócić i odebrać wiarę Boga. Bo łatwiej jest wygrać wojnę, gdy skłócisz oddziały wroga. To jest chory układ, nie damy się zniewolić. Politykę europejską chce prawa do kontroli. Chcą nas kłócić i odebrać wiarę Boga. Bo łatwiej jest wygrać wojnę, gdy skłócisz. Dziś oddziały wroga. Religia i kultura dają nam wspólną ideę. Jednomyślni, niezniszczalni, każdy z nas jest bohaterem. Nie pozwólmy się rozdzielić, naszą ideą jest Polska. Filarem ojczyzny wiara i tak musi już pozostać. 1506 bronił polską ziemię przed Niemcami i ruskimi rozbiorami i zniszczeniem. Niejedno pokolenie oddało za ziemię życie. A wy teraz zamiast Polski jakichś pedałów bronicie. I że niby jesteś głupi, bo za pieniądz mnie nie kupisz. Albo będziesz szamie zabić lub moich bliskich ludzi. Pierdol się, tyle ci zdradzę, powiem, bo za wszystkie swoje czyny kiedyś odpowiesz przed Bogiem. Ja nie jestem bandytą i szanuję starszych ludzi, bo są łącznikiem z historią, która o bandytach mówi. Robią z dziadków katoli, bo każdy prawdy się boi, bo wywodzi się od Boga i od kłamstwa nas bezwoli. Dzisiaj idę w jego stroju, dzięki temu jestem dumny i nie trafię PRL-u, czasu stracić z tej komuny, ta. To jest chory układ, nie damy się zniewolić. Politykę europejską chce prawa do kontroli. Chcą nas kłócić i odebrać wiarę Boga. Bo łatwiej jest wygrać wojnę, gdy skłócisz oddziały wroga. To jest chory układ, nie damy się zniewolić. Politykę europejską chce prawa do kontroli. Chcą nas kłócić i odebrać wiarę Boga. Bo łatwiej jest wygrać wojnę, gdy skłócisz oddziały wroga. Teraz kiedy coraz więcej mówi się o tym w domach, to próbują na swą korzyść z papieża zrobić masona. Prowadzić powszechny chaos, byśmy we wszystko zwątpili. Cały polski kościół pedofili zamienili, mocno wykrzywili nasze spojrzenie na księży, że każdy z nich to pija, który tylko chce pieniędzy. A za dragi broń
pornosty budują sobie pałace, a mówią, że księża kradną, kiedy dajesz im na tacę. Wiedle, kiedy dają wiary, a ci drudzy dają krew. Kiedy wróci pan na ziemi, oddzieli ziarno od krew. Płacisz władzy na tacę, zmuszony płacić podatki, a w kościele to masz wybór, czy swoje drobne zostawić. Dziś się bronią demokracji, a gdzie wczoraj kurwa byli. Kiedy tą ojczyznę kolejni zdrajcy grabili. Wierzę, że nas nie podzielą, bo dopóki Polska żyje, oni nie unikną kary, w końcu prawda zło zabije. I staniemy w jednej linii kierując od szyku niebu. Wtedy ci za życia winni nie wyjdą z grzechu szeregu, ta. To jest chory układ, nie damy się zniewolić. Polityka europejska chce prawa do kontroli. Chcą nas kłócić i odebrać wiarę Boga, bo łatwiej jest wygrać wojnę, gdy skłócisz oddziały wroga. To jest chory układ, nie damy się zniewolić. Polityka europejska chce prawa do kontroli. Chcą nas kłócić i odebrać wiarę Boga, bo łatwiej jest wygrać wojnę, gdy skłócisz oddziały wroga.